Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 3 z naszej idealnej mamy. Tak, my tutaj z rana przygotowujemy śniadanko sobie z Cheryl. W sumie to ona sama chciała sobie coś przygotować, a ja jej tego nie bronię, no bo wiecie, ciągle i te sprawy, niech je co tam chce. Nawet nie wiem, co ona robi. Zaraz się okaże, co to takiego naleśniki. Naleśniki z rana jak śmietana, wiadomo, czego ty się drzesz, kocie. Oglądaj gotowanie. No kto co lubi, kto co lubi. Nie macie tu nic ciekawego, nie. Ogólnie to nie pamiętam, co tutaj było ostatnio za bardzo, w sensie wiem, że był ślub, zaręczyny i tak na szybko się wiele działo. No kurczę, ale nie za bardzo wiem, co tam konkretnie robiliśmy. O nie, nie zostawię tych naleśników. Musimy zganić kota. To jest ważniejsze niż naleśniki. Będziemy mieli spalone naleśniki, bo trzeba zgonić kota. Nie wolno jeść ziemi, nie wolno być świniakiem. Dawaj to. Wyrzucimy. Nie będzie kusiło. Tu można? Nie. O. I po sprawie. Tak, od razu zjadła i pomyślała, żeby zrobić pranie. No ja jej nie będę bronić. Tylko mogłabyś ubrać jakieś kapcie, w ogóle twoje stopy się tak bagują cudownie. Jej, po prostu jej. Dobra, a ty co będziesz dzisiaj robił? Ty najpierw to byś skorzystał z toalety. Widzę, że do pracy masz chyba wszystko zaliczone, ale i tak możesz wbijać dalej tą charyzmę moim zdaniem. Aha, miałam ci... O, kupiłam ci tablet. A możesz tutaj się uczyć charyzmy? Możesz. No to już. Na uszy. Na uszy i... I ćwiczymy przemowy. Może być o pokoju na świecie. Wszystko jedno. Och, jakie pragnienia. Graj w gry komputerowe. Nie, kochanie. Ty skorzystasz z toalety. Następnie ją sprzątnie, żeby ktoś musi to robić. A weźmiesz sobie prysznic. Ja dla ciebie tutaj mam dużo zadań. Też sobie włączysz. Aha, ty nie masz jednak tego tapcasta, bo ja jemu go oddałam. A nie kupiłam drugiego. Proszę, to sobie kupimy nowego. Będziesz miała takiego czerwonego pod kolor twojej kuchni. Bogaci nie jesteśmy, ale na to jeszcze nas stać. Proszę, wrzuć sobie to do... O. I włącz sobie, będziesz słuchała o pisaniu. Tak, pisasz i będziesz pisać dalej książkę. Pisz dalej, idealna niania tom pierwszy. Jak zacząć? Tak. A ja się tutaj zajmę kotkami może troszeczkę, zobaczę, czy im coś potrzeba. O! W końcu White jest schludny. O, rachunki. Dobrze, że to są te powiadomienia o rachunkach. O. Dwóch przyjaciół i tyle związków. Dobra, to czyli tak, mój drogi, Chase. Jako, że się zablokowałeś, musisz sobie znaleźć kumpla. Kto to jest? Aha, to są jakieś nasze... O! Twoja szefowa jest idealną kumpelką. Długo z nią gadał. No dobra, trochę nam się podniosła relacja, więc... Okej. Okay. O, Sherry skończyła książkę. Najnowsza pozycja literatury pięknej, której autorem jest Cheryl, idealna niania, tom pierwszy, jak zacząć, z pewnością będzie porównana do książki bez oczekiwań ze względu na mnóstwo akcji i rozmach. Spoczko, widzę, że ten... No nie o to nam chodziło. Jeśli chodzi o te książki. Ale okej. Okay. Wszystko sobie tutaj ładnie nabiłaś, więc możesz zacząć kolejną książkę. Ona chce napisać ten romans, więc jej dam ten romans. Niech będzie... jak poznałam... miłość życia. Niech tam sobie pisze. Okej, okay. On oczywiście wziął nasz super samochód elegancki i... i pojechał przetkać rury. Dobrze. Dobrze, niech mu będzie. Potem niech sobie kupi tą książkę.
o charyzmie. I będziemy dalej próbować ogarnąć tą laskę szefową naszą, żeby się z nią zaprzyjaźnić. Umówmy się, moi drodzy, na festiwalu lata standardowo. A nie, jeszcze nie ma festiwalu lata. Bo jeszcze nie przyjechał. Chyba. A nie, jest już. Dobra. Już mi się wszystko myli. Zobaczymy, czy się zgodzi. Mam nadzieję, że tak. No bez jaj. Czy ona jest niewidzialna? Co za bagnie. Nie, no doskonale. Ona tutaj jest, a jej nie widać, nie? Wszystko mi świetnie wyszło. Co za masakra! Dlaczego ona jest zniknięta? Wiecie co, ja ją sobie zresetować, tylko jakie ma trudne imię. Zaraz zobaczymy, czy to się odbaguje. No to jakaś masakra. Ona chce kupić łóżeczko. To nie jest głupi pomysł, tylko nie mam dzieci tego zaznaczyć. Nie wierzę w to, nie? Weź pozbieraj kwiatki. Skoro już tu jesteś. Co za niewypał. Trudno będziemy do niej... O, czekajcie, jest. Dopiero przyszła. Gdzie ona jest? Znowu jest niewidzialna? No nie mówcie, że tak. No proszę was. Jeszcze daję radę. A dużo ci zostało do bicia tej książki? O, już wróciłeś? Czekaj. Chciałam sprzedać najpierw kwiatki, póki pamiętam. A ty, kochana, nie dokończysz tej książki, nie ma nawet takiej opcji, więc też cię położę spać i nie będziemy się męczyć. Patrzcie, ona przyszła z nami i jest widzialna. No nie, ona już poszła do domu. No niech to, dobra. Trudno. Weźmy te resztki. I idźmy spać. Wystraszył się kota? Serio? Serio? Nasz kot wystraszył wanowacza? Co tu się w ogóle wydarzyło? Idź dalej spać. No za to dostaniesz pochwałę. Mimo, że próbowałam to wyeliminować, ale... Wystraszył wanowacza. No nie wierzę, nie? Wstała i już do tableta. Już do tableta. What the fuck? Nie! Ja miałam się z tą zaprzyjaźnić szefowo, droga, ale bez przesady. Weź do niej. Zadzwoń i porozmawiaj z nią na ten temat poważnie. A nie, jest przed siódmą! Nie! Nie! O, no dobra. Okej, okay, to było szybkie. Nie no, przed siódmą nie będziemy dzwonić, bo jeszcze nam relacje spadną. A tego nie chcemy, nie o to nam chodzi. Rozwiń swoją charyzmę. Pieniądze za to są. Pieniądze! Jak pieniądze, to i bierzemy. Co tu się dzieje? Posprzątałeś wszystko pięknie? Bardzo mnie to cieszy. Jest już po 9, więc teraz możesz zadzwonić do niej. Pogawędka. Ty w ogóle masz charyzmę wbitą jakoś? Wow, ty to już masz bardzo wysoką charyzmę. The Sims 3 zawsze to działa. O, już są przyjaciółmi. O, i jest czwarty poziom. No dobra. Okej. Moje koty co robią? Też powinny się poogarniać już. O nie, znowu zasyfiały kibel. Co ten kibel tak się syfieje? Jednak przydałaby nam się ta pokojówka. Myślę, że nas na nią stać. Weź. Gdzie są usługi? Boże, jestem ślepa, nie? Usługi. Zadzwoń po usługi. Zapracowani, kurde, wszyscy. Nie mają ze sobą kontaktu. Ciekawe, jakie dziecko będzie. Czy będzie rude, czy... Czy nie? O, przyszła pokojówka. O, Cheryl poprawiła sobie swoją charyzmę. Będzie mogła jechać złożyć raport. Więc w sumie niech jedzie, bo i tak... Bo i tak. Niech jedzie. Ile mamy punktów? Może jej kupimy coś? Można mu zrobić, moi drodzy. Tutaj było takie coś jak... Zmożona płodność.
zobaczymy. Bo to nam się przyda na pewno. A jej, moi drodzy, weźmy tą... gdzie to jest? O, tutaj było. Znana autorka. Znana autorka i... Dajmy ja jeszcze... Też jej bym dała złożoną płodność. W sumie... To by się przydało jemu, bo on będzie tym politykiem i tak dalej, więc spostrzegawczy, legendarny gospodarz. Chociaż stać nas jeszcze na to ognioodporne domostwo, a to zawsze jest spoko, więc wezmę to, żeby nam nie było pożarów. Dajmy jej też super odporność, żeby nie chorowała i o. Wszyscy mają fajnie rozdane punkciory. Aha, bo nam sprzątaczka zdjęła je ze sznurka, dobra, bo się właśnie zastanawiałam, gdzie jest to pranie. Czy ty idziesz w końcu do pracy? Nie. Jeszcze nie. To już teraz? Oh my gosh. Ja nie mam imienia. I ten zbagowany śpiew. Koniec tego dobrego. Jedziemy do szpitala. I to szybko. W sumie zapisałam sobie grę i w międzyczasie wymyślałam imię dla chłopaka, a dla dziewczynki to w sumie już miałam wcześniej takie imię, więc zobaczymy. Cokolwiek się nie urodzi, imię jest gotowe. A tego i tak mu nie będę skreślać, bo myślę, że kiedyś będą mieli córkę, mam nadzieję. Mogłam trochę pomóc, żeby jadła arbuzy, ale no już nieważne. A ty co panikujesz? To nie twoja rodzina nawet. Laską. Jak zwykle wszystko zbagowane, nic się nie wczytało. The Sims 3, witajcie. Chłopiec, no i wiedziałam, bo zawsze jak oni czegoś chcą, to jest chłopiec. Chłopiec to będzie Harry. I jakie będzie miał Harry? Może spróbuję losować? Artysta odważny. Dobra, odważny artysta. Będzie robił odwa... Oh! No cóż. Hallo, Charlotte, tak, Charlotte, tak, takie było imię. A ona będzie nieodważna, coś innego. Nie. Darliwa, a co to? Darliwi Simowie rzadko mają dobry nas. Trudno ich uszczęśliwić, ponieważ oni po prostu nie chcą być szczęśliwi. I przyjacielska. Może łatwo się zachwyca i geniusz? To może być ciekawe. Uch, dobrze, że długo już się bałam, że będzie trójka czy coś. O matko, no dobra, nie spodziewałam się, że te cechy zaczną działać już, że tak powiem, od razu. Ale Charlotte nie ma twarzy. Charlotte, baby! O nie, nie mam łóżeczek w domu. Nie chcesz... Czemu nie chcą wyściskać tylko jedno dziecko? No nieważne, musimy wracać do domu i muszę postawić łóżeczka, więc... No. Moi drodzy, coś tam na szybko zrobiłam. Taki pokoik, na razie przejściowy przez sypialnię rodziców, potem pewnie to się zmieni. W ogóle pewnie się rozbuduje kiedyś nasz dom, więc na luzie. Na luzie. Niesiecie dzieciaczki swoje, nice. O, masz już w końcu, dobra. Co chcesz zrobić? Nim pewnie wyściskać, więc wyściskaj. Czy on nie jest głodny? Nie jest. On po prostu chciałby iść spać, więc od razu włożysz go tutaj do łóżeczka. Znowu nam kosmita po prostu łazi pod domem. Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Jakieś badania tajne przeprowadzasz? Weź idź! Weź stąd wyjdź. Musimy sobie chyba wstawić furtkę. On tutaj przylatuje, czai się, a potem nam porwie Chase'a. I co wtedy? Nie mają w planach kosmicznych dzieci, przepraszam bardzo. Widzę, że dzieci już nie śpią, więc zobaczymy, czy teraz będzie ryk. Dobra, że oni chyba obydwaj mają wolne, nie? Tak, on ma jeszcze jeden dzień wolnego, ona 4 dni, więc zdążą te dzieci poogarniać się we dwoje przynajmniej. Już się zaczyna koncert. Już się zaczął koncert. Co oni chcą? Towarzystwo i jeść, więc no dobra. Dobra, może ty najpierw weź ją, daj butelkę.
Nie delay, tylko home. O. O, to jest idealna perspektywa, moi drodzy. Po prostu idealna. Synchronizacja pełną parą. Oj, 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 biedne dzieciaczki, biedne dzieciaczki. Podnieś simkę, Charlotte. No, wszystko byście chcieli naraz. I jazda. Ściskamy dzieciaczki. Proszę bardzo. A ty? No wyściskaj go. Czy one już są zadowolone? Tak, w miarę. W miarę są zadowolone, więc włóż do kolejca Harry, póki jeszcze się nie zeszczął. No we dwójkę to ogarniemy. Gdyby była sama Cheryl, to pewnie by nie ogarniała. A jak tam dzieci jeszcze nie płaczą? Strasznie długo indzie to zsikiwanie się. Okej. Co tam sobie włączyłeś na tobie? Strefa bez... logikę? Nie wiem, czy ci się to przyda w życiu. Ale okej, nie będę ci bronić. Co te kontakty tak słabo mu rosną? Boże. Okej. Jest już koncert. Trzeba zmienić pieluszki. Przy okazji możesz wyściskać. Baw się wspólnie. Głody nie jest zbytnio, ale możesz go od razu nakarmić w sumie. A ty możesz iść pobiegać. Bez potu, żebyś nie śmierdział. O, spełniło się, spełniło. To oglądaj telewizję, bardzo proszę ciebie. Jak sobie życzysz. Skaczecie sobie na siebie. A złapałeś tą rybę? Ryba. Ryba. Weźcie tych rybek, połapcie trochę, żeby wam się spełniło. Super, złapałeś rybę. No dobra, bo ona jest pewnie w pracy. Jak złapałeś rybę, to wracaj do domu. Bo tam nie ma co siedzieć, bo potem będziecie długo... długo będziecie przybiegać z powrotem, a ja nie chcę, żebyście się zmęczyli, no nawet o, ty też już masz rybę. No to znowu. O, Blacky już tutaj śpi, a tamten, o. Blacky, ty nie śpi, tylko weź podrap. Ty też musisz podrapać, coś zjeść. Skorzystać sobie z kubetki. Mam nadzieję, że będziesz... Nie. Ty teraz będziesz się zajmował innymi rzeczami. Czekasz na swoją... O, właśnie. Przyjmą przyjaciółkę. W ogóle, czemu same dziewczyny? Jakie ty chciałeś mieć powitanie? Czarujące. Nie ma tu nic takiego? Nie, czekaj. Czekaj. Chciałabym... zawołaj. Aha, bo ona już... No to chodź ją poznaj, popraw humor, rozmawiaj, zapytaj o karierę, tutaj potem skorzystamy, szamniemy sobie mrożony kremik na przykład, tam jeszcze mamy tort weselny, nie? Będzie, że się z nią szybko zaprzyjaźnimy i będzie z bańki. Możesz zapytać o karierę, możesz też jeszcze raz ją poznać. Rozmawiaj o polityce. To mu wykreślę. Uścisłeś przynajmniej ją chcesz? A jest taka opcja? Na razie jej nie widzę. Siku mu się chce, kurde. Niedobrze. To weź ją zaproś do środka. Nie ma tej opcji. No dobra, to ona może sama wejdzie. A ty idź zrób siku w tym czasie. Idziesz jutro do tej pracy w końcu? O, matko. No, spełniło się, bo ona ma dobrą tam zabawę. Czemu chcesz się... No dobra, w sumie majsterkowanie to nie jest taka głupia rzecz. Potem idź śpi, bo ty do pracy rano wstajesz. O, już jest beczenie. Trzeba zmienić pieluszki.
Proszę bardzo i do spania. Ona chce zrobić przyjęcie urodzinowe. No możemy zrobić to przyjęcie w sumie. Może w końcu skończysz tą książkę pisać. A on chce zrobić przyjęcie dla Harego. No jak ja mam to wam wszystko poznaczyć? Dobra, tutaj Chase w końcu wstał i szykuje się do pracy, bo kurde, w końcu pójdzie do pracy. Wow! Szok i niedowierzanie. Jak tam dzieci troszkę są... może byś w sumie ogarnął chociaż Harego? O, i włóż go do kolejce z powrotem. W sumie, jak zdążysz też Charlotte ogarnąć? Bądź dobrym mężem. O, ona już sama wstała do nich, no spoko. No, zmień kieluszkę, włóż do kolejce. O, wyspała się, to nie jest tak źle, kurde. Nasza sprzątaczka nie będzie miała co robić, jak będziemy ciągle po sobie sprzątać. No ale cóż. Crackle, crackle, wrong! Nie. Nie, to tylko urodzinowe. Na 18. Strój swobodny. Może najpierw weźmy tych współpracowników, a potem przyjaciół, tak. Weźmy, kurde, zaprosimy wszystkich. O, da się? Zaprosimy wszystkich, których znamy. Najlepiej. A co? O, schowamy do lodówki. Co jeszcze możesz zrobić? Podaj lunch. Może zrób coś dobrego. Może chińską przekąskę. Skoro umiemy takie rzeczy, to niech Sherlock trochę pogotuje. Nie. Dobra. Za pieniądze to już inna sprawa, moi drodzy. Ten biały to on zawsze jest taki jakiś nieogarnięty. Chyba ta cecha niezależny się bardzo przydaje. W sumie zdążyłbyś użyć te puzzle do tej godziny, no ale dobra. Zrobimy to jutro, bo wolę, żeby się nie spóźnił na... kurde... porodzinie dzieci. Czekaj, bo oni śpią, więc ja chciałabym, żebyś ich nie ruszała jednak. Teraz możesz ogarnąć dzieci, bo... żeby nie płakały, daj butelkę, wyściskaj i ty też... Wow! Boże, ta bogująca się wiecznie muzyka. Czy przychodzą pierwsi goście? O my gry, to może jednak to ściszę. Na urodziny, kurde, dzieci, nie? Co się stało? Czemu nie lubicie? Przyjazne powitanie. Aha, dobra, ona go przyniesie, Boże, siostrze. Ty zrobisz Charlotte. W sumie urodziła się jako druga, ale trudno. Może mi nie wybuchnie to wszystko. Ja jednak ściszę to jeszcze. Na chwilę chociaż, bo się zaraz zrobi chaos. Czego buczycie? Wbijajcie na tą Havirę i mnie nie denerwujcie. Przynieśliście jedzenie nawet. Powitałeś już wszystkich? Nie wszystkich, ale trudno. Urodziny są. Przestańcie buczeć! Boże, co za... za dużo tych simów. Przesadziłam. Dobra, ostatni raz takie szaleństwo. To tylko noworodkie. Ja zaprosiłam całe... wszystkich znajomych. Co z tego, że chyba wczoraj urodziliśmy te dzieci. Już się zawiesiło. Mogłam to zapisać przed urodzinami. Jej, super, Charlotte. Pokaż się, jak wyglądasz. No, nic nie widać. Tych małych dzieci. Dobra, myślałam, że on weźmie, no ale dobra. Właśnie o tym mówiłam, że jak klikam jednym rodzicem, to zawsze drugi bierze. Za dużo simów. Nie wszystkim się podoba ta impreza. Już myślałam. Dobrze. Pokaż się, łysolku. Jesteś rudy po matce. A ona ma po ojcu włosy. Spoko. Fajne, fajne. Weź nie jedz, teraz tylko zmienił pieluchę, żeby nie beczał.
Idźcie, idźcie już wszyscy. O, ależ wspaniałe przyjęcie. No super. Niektórym się podobało, innym nie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak naprawdę przyniesie nam dużo jedzenia, więc fajnie. Nic się nie zmarnuje. I idź spać. Idziemy spać, koniec. Wyłączamy muzę. Dobrze. Wszyscy już poszli? Och. No to było przegięcie. Za dużo ich zaprosiłam. Więc tak. Następnym razem... O, koń urodził. No cieszę się bardzo, ale nie mamy miejsca na konia w tym momencie, więc tak. Dobrze, niech sobie kotek skorzysta. Niestety dzieci się w nocy na bank obudzą, bo mają niewypełnione potrzeby, ale to już będziemy ogarniać w kolejnym odcinku, ponieważ oni są zmęczeni, więc kładę ich spać. Także tak. Dobranoc, dobranoc wszystkim, moi drodzy. A ja tym akcentem kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało i że czekacie na więcej razem ze mną. Tak. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa, pa!